Rajd Barbórka poza uwieńczeniem sezonu sportów motorowych był okazją do wręczenia najlepszym rajdowcom roku 2002 pucharów za odniesione sukcesy. Okazji przypomnijmy sobie w skrócie drogę Leszka Kuzaja do tytułu. Rajd zimowy rozpoczynał tradycyjnie wielkie ściganie. Niestety w porównaniu do roku ubiegłego tym razem oglądaliśmy zaledwie dwa auta WRC. Corolle Kuziego i Seata Janusza Kuliga. Kuzaj jadący z Maćkiem Wisławskim spisywał się bardzo dobrze, osiągając przed ostatnimi trzema OS-ami, wydawało się, bezpieczną przewagę. Niestety wszystko zniweczył niefortunny dobór opon i skończyło się na drugiej pozycji. Rajd krakowski to zmiany. Po pierwsze nowe auto Peugeot 206 WRC, po drugie nowy pilot Macieja Wisławskiego zastąpił na gorącym fotelu Belg Erwin Mombartz. W tym podwójnie premierowym starcie Kuzi przy niewielkiej dozie szczęścia wygrał, notując dla Peugeota Polska drugie zwycięstwo z rzędu w Krakowie. Rajd Elmot nigdy nie układał się zbyt szczęśliwie dla Kuzaja. Zawsze w poprzednich wydarzało się coś, co uniemożliwiało krakowianinowi zwycięstwo i tym razem się nie udało. Kuzy i Mombi, jak nazywają ich kibice, prowadzili, ale niestety nie wygrali. Pod koniec przedostatniego OS-u urwali koło i ostatni odcinek pokonywali na trzech. Udało się szczęśliwie dojechać do mety i to na drugim miejscu. Rajd Polski. Najważniejsza impreza w kraju ze względu na Mistrzostwa Europy o najwyższym współczynniku 20. Niestety tradycyjnie bez mocnej, choć jak zwykle głośno zapowiadanej obsady. Zatem znów Kuzaj ścigał się jedynie z Kuligiem, bowiem zawodnicy z Europy, którzy przyjechali, mogą co najwyżej podawać do stołu. Po ubiegłorocznym zwycięstwie tym razem los potoczył się inaczej. Na szóstym OS-ie pękł wahacz, który przeciął przewód od płynu chłodniczego, powodując przegrzanie silnika. Serwis mimo prób nie zdołał naprawić uszkodzeń. Kormoran to z pewnością najdramatyczniejszy rajd tego sezonu, ale nie ze względu na walkę, ale wydarzenia pozasportowe, które zresztą dotyczyły głównie naszego bohatera. Nie będziemy wracać jednak do tych przykrych zdarzeń, a jedynie przypomnijmy, że Kuzaj i Mombartz wygrali ten rajd, pokonując Krzysztofa Hołowczyca i startującego jedyny raz w Polsce Tomasza Kuchara. W rajdzie rzeszowskim nie ma chyba co wspominać, bowiem załoga jadąca Peugeotem 106 Maxi zakończyła swój udział po niespełna 2 kilometrach. Rajd Wisły był zdecydowanie najgorszą tegoroczną rundą Mistrzostw Polski, co zgodnie podkreślali zawodnicy, dziennikarze i o dziwo również większość działaczy. Kuzaj nie miał problemów z odniesieniem kolejnego zwycięstwa w sezonie, bowiem konkurencja nie była zbyt wymagająca. Nieukończony rajd karkonoski przyczynił się w ubiegłym roku do tego, że zabrakło Leszka na najwyższym stopniu podium. Tym razem sytuacja była inna. Kuzi nie musiał wygrać, żeby wywalczyć tytuł. Jechał więc spokojnie, niepoganiany przez rywali, choć nie obyło się bez elementów nerwowych. Pierwszego dnia zepsuła się pompa do tankowania, drugiego zaś zawodnicy nie mogli uruchomić auta w parku Ferme. Jednak wszystkie przeciwności zostały pokonane i Kuzaj mógł świętować tytuł, kręcąc efektowne bąki na ostatnim OS-ie. Nie wygrali tylko 2 odcinków specjalnych z 18. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że poważną część sezonu mam już zapewnioną. Jestem bardzo szczęśliwa. Czyli na pewno bardzo lubię tę pracę, którą wykonuję i bardzo ciężko mi będzie kiedyś wysiąść z tego fotelu. Chciałam powiedzieć, nauczę się co rok. Wydaje mi się, że coś już się nauczyłam przez te 4 lata. Zdaję sobie jednak sprawę, że to jest jeszcze wszystko mało. I chciałam tutaj bardzo podziękować Jarkowi Baranowi, który od samego początku mi pomaga i do tej pory służy mi radą. Na pewno za czasów jeszcze konkursowej jak samochodem jeździliśmy z Magdą wspólnie. Wspólnie żeśmy się uczyli i wydaje mi się, że Magda jest bardzo dobrym pilotem. Na temat tego, że możemy walczyć w pucharze Peugeota, bardzo silna konkurencja, niesamowicie silna.
cenne sekundy. Odcinek specjalny żeśmy przejeżdżali, który miał 15-16 km i na mecie wychodziły 10 sekundy, więc rywalizacja była bardzo ciężka. Natomiast po zakończeniu Barbórki odbyło się wręczenie pucharów i szarf. Zorganizująca awaryjnym Renault Megane ukończyła tylko 3 rajdy, ale dostarczyła kibicom wielu emocji, jeżdżąc niezwykle widowiskowo i dynamicznie. Za tytuł w klasie N1 puchary w imieniu Tomasza Płaczka i swoim odebrał Dariusz Brodnicki. Załoga ta, jadąca Skodą Fabią, wygrała 4 rajdy z 6, które ukończyła. W przyszłym roku zanosi się, że ujrzymy więcej takich samochodów, gdyż planowany jest Puchar Fabii. W klasie N2 puchary za zwycięstwo odebrali Stefan Karnabal i Tomasz Pędzikiewicz. Wyprzedzili w rankingu Roberta Kujawskiego i Andrzeja Szaramę. To był bardzo udany sezon dla kierowcy z Gdańska i pilota z Wisły. Wygrali Volkswagenem Polo 4 eliminacje, 2 razy zajęli drugie miejsce, raz trzecie. Zwyciężyli zatem zdecydowanie, zajmując nierzadko wysokie pozycje w klasyfikacji generalnej. Ratajczyk, który kilka lat temu został okrzyknięty talentem roku, powrócił do grona medalistów i to w dobrym stylu, wygrywając swoim Volkswagenem Golfem 3 rajdy w klasie, w tym ten najważniejszy, rajd polski. W trofeum 1600 najlepszy okazał się Sebastian Frycz, który wyprzedził Marcina Bełtowskiego i Jarosława Pinelesa. Sezon był bardzo ciekawy. Na samym początku sezonu startowałem 2 rajdy Mitsubishi Lancerem. Nie udało mi się wygrać żadnego rajdu, ale byłem bardzo blisko. Później wsiadłem do Opla Corsy Super 1600. Bardzo fajny samochód, bardzo fajnie mi się jeździło. 4 rajdy dojechałem do mety, 4 rajdy wygrałem. Nic dodać, nic ująć. Po prostu popatrzmy, jak jeździł Oplem Corsa mistrz Polski. W rankingu Pucharu Seicento Sporting triumfowali Paweł Stefaniuk i Piotr Ziarko. Pierwszym wicemistrzem został Marcin Bocheński, drugim Robert Wilkosz. Stefaniuk i Ziarko wygrali puchar dość wyraźnie, zwyciężając w 3 z 6 eliminacji. Inna sprawa, że w całym sezonie wystartowało tylko 8 aut, ale to nie umniejsza sukcesu mistrzów. W grupie N po zaciętej rywalizacji mistrzami Polski zostali Tomasz Czopik i Łukasz Wroński, którzy zdystansowali Pawła i Tomasza Dytków oraz Zbigniewa Gabrysia i Macieja Barana. Czopik i Wroński w tym roku chyba bezpowrotnie stracili łatkę załogi jeżdżącej punktatorsko, licząc na potknięcia rywali. Prezentowali dynamiczny styl, atakując od początku i wygrali dość pewnie. Dość powiedzieć, że na 6 rajdów, które ukończyli, 5-krotnie wygrali. Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej prezentowaliśmy wcześniej. Oczywiście Kuzaj Mombarc, jak również zawodnicy Pucharu Peugeota i tutaj otrzymali puchary. Obok Kuziego na podium zobaczyliśmy Dytków na 2. stopniu i Czopika z Wrońskim na 3. Na koniec puchary i dyplomy otrzymali nasi eksportowi zawodnicy Janusz Kulik i Jarosław Baran za wicemistrzostwo Europy, Kuzaj i Mombarc za 3. miejsce w tych rozgrywkach. Popatrzmy, jak w pigułce wyglądały starty Kuliga i Barana poza granicami kraju.